chcę sobie wyobrazić. Marzę w starobocznych. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany. Ja jestem trzeźwy. Jak świnie. Idziemy na kawę. On między morzem wódki, a powrotem do domu. Ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą, a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w kawie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam wiatru. On pijany jak świnie, no jak trzeźwy, jak świnie. Nagle on, wskazujące gdzieś dwie siedzące, przy sąsiednim stoliku proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, ja nie mam ochoty. Ja mam do tego stosunek wysoce lekceważony. Ja to sobie lekceważę. Odejdź wstrętny mężczyzną ze swoją niemądrą propozycją. A dziś jestem w nastroju. Nie przysiadałbym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą, rozmową z drugą, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Ja proszę pana, to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Więc zrezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jestem jak świnia trzeźwy. Deszcz zaczyna padać. I znowu on, wskazując te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się do nich, a ja mówię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju, nie przysiadałem. Ja proszę pana, to pierdolę, dziś jestem w nastroju, nie przysiadałem. Czasami zdarza, że jestem w nastroju nieprzysiadanym. Tak się zdarza zazwyczaj, że jestem w nastroju nieprzysiadanym. Siedzę sam przy stole i nie mam ochoty doszedć się do was, choć na mnie kiwacie. Ja to pierdolę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadanym. Ja proszę pana, to pierdolę, dziś jestem na stronie. Nie przysiadam.
minuty i do domu.